Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku Subiektywnych Rozmów o Sztuce. Dzisiaj moim gościem będzie polsko-amerykańska artystka Monika Weiss. Dzień dobry, Moniko. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. I jest to wyjątkowa okazja, dlatego że wyjątkowo jesteś w Polsce też. I z jakiej okazji jesteś w Polsce? Zaprosiło mnie Centrum Rzeźby w Orońsku, żebym stworzyła projekt na zewnątrz, w parku. Performatywny, dźwiękowy, muzyczny. A także odbyło się rozmowa o najnowszej publikacji, właśnie wydanej przez Orońską, monografii. A projekt wczorajszy, bo to wczoraj odbył się, ten występ. Występ, realizacja projektu muzycznego, dźwiękowego w parku jest częścią większej całości. Pierwszą częścią była wystawa, która też odbyła się tutaj w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Na wystawie prezentowane była makieta pomnika, który tutaj w parku będzie. Była też rysunki Dafne, trzy z cyklu 12-częściowego. Było 19 krótkich filmów i chyba trzy, o ile dobrze pamiętam, rysunki z Centrum Sztuki Współczesnej, z wystawy Sustenazo. Cały ten projekt też jest inspirowany konkretnym wydarzeniem, ale też jest dedykowany większemu problemowi. Tak? Opowiedzmy może trochę o wczorajszym wydarzeniu, które odbywało się w Orońskim Parku. Ja tam byłam, jako oczywiście widz, znaczy żałuję trochę, że nie wzięłam udziału w środku, bo to na pewno było zupełnie inne przeżycie niż dla kogoś, kto jest z zewnątrz, stoi i obserwuje sobie. Chociaż te granice były płynne, jak zauważyłaś. Tak, tak. Można i ten, było można było ten, to, co się tam działo, mogło objąć też, tak? Tak. Obserwatorów, na szczęście. I ta realizacja miała tytuł Metamorfozis i jakby poświęcona była konkretnemu też procesowi. Na pewno była zainspirowana, ja bym powiedziała, historią Dafne, greckiej mitologicznej nimfy, która uciekła przed gwałtem i przemocą poprzez przetworzenie się czy metamorfozę w drzewo. I co mnie zainteresowało w tym micie, jest właśnie ten moment przemiany, stąd tytuł Metamorfozis, z żyjącego, ale oczywiście tragicznie umierającego ciała kobiety, czy też nimfy, w ciało drzewa żyjącego, czyli w nowe życie przemiana. Mm-hmm. Ten moment, w którym, jak ja sobie wyobrażam, jej skóra twardnieje w korze drzewa, a jej głos już nie może powiedzieć słów, tak? Ale staje się głosem wiatru albo liści. W tym sensie jest to częścią większego cyklu. Jak wspomniałaś, będzie pomnik w formie sarkofagu z wodą i z projekcją filmową, ale będzie też wcześniej, właśnie już za miesiąc czy dwa, powstanie instalacja dźwiękowa. Mam nadzieję, że wrócę na jej otwarcie. Też mam nadzieję. Ta instalacja właśnie jest powiązana z tym performancem. Jest jakby ten sam temat, ten moment przemiany Dafne w drzewo. Ale czy w tej instalacji, która będzie w tej stacji dźwiękowej, wykorzystasz nagrania wczorajsze? Z różnymi grupami pracowałam, ale także indywidualnie z każdym uczestnikiem. I nagrałam to, także mam jakby ten rekord muzyczny z każdego spotkania. Ci, którzy nie czytają nut, po prostu śpiewali czy nucili, powtarzając za mną. Ja to też nagrywałam. I z tych nagrań ja stworzę kompozycję, która będzie piątą częścią już czterech istniejących części do tej stacji dźwiękowej. Te cztery kompozycje skomponowałam, nagrywając improwizacje i przemieniając je elektronicznie, nakładając warstwy, trochę tak jak pracuję z rysunkiem. I potem to opracowując jako kompozycję ambisoniczną. I ta stacja dźwiękowa będzie jakby uruchamiana rano? Tak? I wieczorem. Rano i wieczorem. Nawarstwiony ten dźwięk śpiewających i oddychających. I to z tego się stworzy ta piąta część. O poranku i o zachodzie słońca, o zmierzchu. Czyli też w tych momentach przemiany. Ale ta stacja dźwiękowa będzie towarzyszyła, znaczy ona najpierw będzie sama tutaj w parku, bo potem pojawi się pomnik. I ona będzie jakoś w dialogu z pomnikiem. Ona jest właściwie częścią tego pomnika. Projekt, do którego zostałam zaproszona przez Eulalię Domanowską i zaprosiła mnie, żeby stworzyć właśnie pierwszą wersję tego obiektu tutaj, jako część kolekcji stałej. Eulalia Domanowska i Marta Smolińska zaprosiły mnie na konferencję tutaj w Orońsku
w 2019, żebym opowiedziała o tym projekcie. To było fajne, bo te rozmowy o tej pracy, zresztą z wieloma uczestnikami konferencji, wyklarowały jakby kontekst dla tej pracy publicznej jako kontekst pomnikowości, ale także antypomnikowości. Odbyła się niedawno seria paneli rozmów zainspirowanych tym projektem. Jest to antypomnik, ale jest to również właśnie też pomnik ciągle jeszcze. To właśnie, bo samo zawężenie do antypomnika też nie ogranicza znaczenie, nie? Tak, tak, jak najbardziej. Więc jest to jakby pomnik, myślnik, antypomnik. Ale ten twój pomnik, antypomnik będzie się składał z położonego, podwojonego łuku triumfalnego, tak? Tak. Który stoi w New Delhi. W 1858 roku Cesarstwo Brytyjskie zburzyło całe Stare Delhi. No właśnie. Miasto się już miało dosyć niewoli i powstało. No i zostało ukarane. Tak. W jednym z tych 19 filmów, Kanto 3, jej pejzażem wokół niej jest rysunek, który został wykonany właśnie w 1858 roku. Starego Delhi i jakiś kuriozalny, dokładny, piękny wysiłek rysownika, który oddał to Stare Delhi i podpisał to w dzień przed obaleniem. I na tym tle zamieszkująca mój film, którą choreografuje, tak jakby leżała na tej mapie, z tym, że jej wielkość jest równa wielkości miastu. I ona się tak jakby bardzo powoli porusza, w pozycji takiej embrionalnej, ubrana w czarny całun i staje się podwójną postacią kobiecą. Dwie filmowe warstwy, to są właśnie dwie czasowe wersje tej dziewczyny. Mm-hmm. Wszystko jest, wydaje się, jednością. Często się mnie pytano, jak w ogóle ja to zrobiłam, gdzie znalazłam tak ogromną mapę Delhi, na której ona się tarza i dlaczego tam jest piasek. Oczywiście to jest magia filmu. A czy ty mówisz o dwóch, czterech warstwach? Ja patrząc na twoje filmy mam wrażenie, że tam jest 50 warstw. No często jest, zresztą tak samo w dźwięku. Ale wracając teraz do idei samego pomnika, antypomnika twojego, który zostanie tutaj zrealizowany w Orońskim Parku. To będzie forma sarkofagu, stworzona właśnie przez położone te dwa łuki triumfalne, tak. Bramę Indii. Od czasu jak tam zostałam zaproszona w 2015, wiedziałam, że coś chcę z nim zrobić. Znaczy, chciałam, żeby zmienić jego funkcję. Zobaczyłam jakby ten otwór owalny jako niezakończoną połowę. Czyli wystarczyło dodać. Dokończyć po prostu i to się zamyka i tworzy się z tego ten owalny otwór, a jeśli się doda dno, to już w ogóle nic innego nie trzeba. Łuk triumfalny leży na ziemi i jest podwojony i zamknięty i ma dno. Nie można przez niego już przejść. Kiedy nie można przejść przez łuk, on się zmniejsza do wielkości człowieka w sarkofagu i jest wypełniony wodą, to jego funkcja jest bardziej uczłowieczona. Tak, tak. No i sama forma sarkofagu jakby paradoksalnie zabiera tą heroiczność łukowi triumfalnego, który sam w sobie proponuje heroiczną pamięć o wojnie albo o zbrodniach, czyli o zabijaniu, tylko, prawda? To jest tylko fragment, tak, tej opowieści. Samo, wiesz, dzielenie na te różne rodzaje bytu, który jest godny czegoś, który nie jest godny, który można zgnieść i zabić, a którego należy chołubić, jest też czymś, czym się nie zgadzam. Natomiast... Tak, 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 ale chciałam teraz właśnie troszeczkę coś powiedzieć, bo nie zgadzasz się i mi się to bardzo podoba, dlatego że ty przywracasz pamięć o tych wszystkich pominiętych w tych historycznych, kulturowych opowieściach. I to jest chyba też takie sedno, tak, twojego artystycznego przekazu. Tak. Także masz rację. A co z tymi wszystkimi, którzy są po drugiej stronie przemocy? Tak, też... tego nawet nie ma w oficjalnych opowieściach w historii i w kulturze bardzo. A to powróćmy może do wczorajszego dnia jeszcze, do realizacji w Parku Orońskim, której byłam świadkiem, z czego za co ci bardzo dziękuję. Za to, co mogłam przeżyć, będąc tam, bo ja w pewnym momencie jakby otoczona tymi dźwiękami, śpiewami, dźwiękami wydobywanymi z instrumentów, otoczona też naturą, drzewami, poczułam
że tam się odbywa sakrum jakieś. Czyli poczułaś się, że to była jakby świątynia. Tak. Świątynia z przepiękną opowieścią, trudną, co nie znaczy, że nie może być piękna. A do której też użyłaś pięknej formy właśnie, co daje nadzieję. Wszystko było na swoim, takim doskonałym, na takim głębokim poziomie znaczeń, symboli. Było na właściwym miejscu. Rytuał dla mnie w samym sobie, ta jego właśnie forma powtarzalna i też użyte formy w rytuale, tak? Tak. One przenoszą nas, jeżeli w zupełnie inny czas właśnie. I to cudownie wczoraj po prostu zaistniało. Światło było piękne, ponieważ w Wolońsku park jest nieomal jak las, prawda? Jest taki gęsty i trochę dziki, taki wysoki bardzo las drzew. I w tym miejscu, które wybrałam, jest mały pagórek. I ja pracowałam ze wszystkimi zamieszkującymi, jakby im nadawałam miejsce i prosiłam ich, żeby patrzyli nie na innych ludzi, tylko w przestrzeń lub na inne drzewo, lub na ziemię, lub w siebie. Od centrum na zewnątrz. Czy chodziło ci o niezamykanie formy jakby? To znaczy chodziło mi o to, żeby w ogóle nie było interakcji pomiędzy nimi. Każdy z nich był tak jakby samotnie, a jednocześnie częścią tego organizmu. I otwarty, czyli to właściwie sugerowało, że mogłaby się ta kompozycja kontynuować wszerz, kierując się w stronę przestrzeni. Tak, ja miałam taki naiwny, taki przebłysk wynikający z potrzeby głębokiej, jak zobaczyłam, posłuchałam, że właściwie taki lament i w ogóle ta forma foniczna twoja tam zaproponowana powinna właściwie w każdym parku na świecie o świcie i wieczorem funkcjonować. A to byłoby bardzo pięknie. Ja nie mam nic przeciwko temu. A powiedz mi jeszcze, czym dla ciebie jest woda, symbol wody? Woda jest po prostu dla mnie, tak jak mózga zresztą, czymś, co bardzo trudno jest objąć. To jest materiał, który wypływa, jest groźny, a jednocześnie jest piękny i delikatny. Woda jest metamorfozą. A w moich rzeźbach woda jest także możliwością spojrzenia w głąb czegoś. Bo woda też jest symbolem psyche. Tak. Super. Bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. Cieszę się, że mnie zaprosiłaś. Naprawdę. I dziękuję ci za wczoraj. No, cieszę się, że byłaś świadkiem. Bo zdaję sobie sprawę, znaczy nie byłam na twoim miejscu, ale wiem, jakie to jest też emocjonalne przeżycie dla ciebie. Było i jest jeszcze. A ty jesteś usatysfakcjonowana wczorajszym wydarzeniem? A to w ogóle nie dla mnie było, więc nie ma znaczenia. Dobrze, bo też mówiłaś, że osoby, które brały udział w tym projekcie wczorajszym realizacji, te, które tam... Nie chciały kończyć. Dla nich to też musiało być bardzo, bardzo mocne i ważne przeżycie. Także dziękuję ci, że dałaś nam taką możliwość. No, ja się cieszę też, że udało się to stworzyć w Orońsku. Coś takiego się dzieje teraz, że mi się chce płakać. Woda mi się wylała. Kończymy. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, że jesteś artystką taką wspaniałą, że jesteś tutaj w Orońsku też i że jesteś na tej rozmowie, że w niej uczestniczysz. Tak. Dziękuję wam za uwagę. Ja również i też cieszę się, że Orońsko to umożliwiło. To jest magiczne miejsce. Zapraszam. Tak, zapraszamy naprawdę. Mimo, że jest daleko. Ale dajcie sobie też, właśnie, pozwólcie sobie na to, żeby nie być aktywnymi tak bardzo ciągle i że można gdzieś pojechać i tak dalej, coś przeżyć. No i już nie tylko zapraszam na otwarcie trójwymiarowej stacji dźwiękowej, która myślę będzie delikatna, ale wstrząsająca. Zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.